to ślad głęboko przemyślanych treści. Nikt nie mógłby zarzucić poecie koniunkturalizmu, bo z zasady nie zwraca się on do zwycięzców. Pokolenie dorastające w czasach pierwszej Solidarności, formowane w atmosferze je poprzedzającej, wyraźnego oddzielania dobra od zła, po Radomiu 76 roku, po wyborze Karola Wojtyły, dostrzegało wzajemne warunkowanie się etyki, estetyki, epistemologii. Radykalne stanięcie po stronie słabszych, co było przesłaniem twórczości Herberta, pisał o tym w drugiej części poezji polskiej lat 39-65 Edward Balcerzan. To stanowi dla niezłomnie wiernego ideału młodości Klimczaka oczywistość. To stanięcie po stronie słabszych. I dlatego, że Klimczak staje po stronie słabszych, ta jego poezja jest ogromnie nieprzyjemna. Tak nie było zawsze. Tomik debiutancki był piękny, no oczywiście tutaj zachowaniem wszystkich proporcji, ale to się może kojarzyć z estetyzmem klasycyzującego późnego Miłosza, z poezją Zagajewskiego, z wierszami jednego z pisarzy tak aktywnych w życiu publicznym, że nie odważę się wymienić jego nazwiska, ostatnio bardziej znanego jako prozaik, no i oczywiście aktywista, a także z wczesnymi wierszami Wojciecha Wenzla. Z tym bym to porównywała. We wrocławskim środowisku był poeta, który też tak pisał pięknie, nostalgicznie, o to jakiś lipach wieczorem, rytmicznie. Takie to było ładne, obrazy ładne, brzmienie ładne. Klimczak pisał szczególnie o ładnych wnętrzach kościołów z witrażami. Ciekawa jestem, czy zdecyduje się kiedyś napisać o tym, co dzieje się we Francji. W każdym razie te piękne wiersze ustąpiły w XXI wieku Klimczaka wierszom obrzydliwym. Na szczęście nie w 100%. Ale to są właśnie wiersze, w których bierze się stronę ludzi niechcianych, ludzi bardzo ubogich, odtrąconych, wyśmiewanych i czasami wręcz satyrycznie karykaturuje się zwycięzców, triumfatorów. Na szczęście nie wszystkie wiersze są takie. Czasami można tę wrażliwość estetyczną, wizualną, aluzje muzyczne, można to wszystko też tutaj spotkać. W przeciwieństwie do autora pana Cogito, Klimczak ma do odwiecznego nauczania Kościoła rzymskokatolickiego stosunek jednoznacznie pozytywny, co oczywiście nie wróży najlepiej karierze poetyckiej. To już dawno, w połowie XX wieku, Francuzi wydali książkę Bilans literatury XX wieku. Wcześniej bilansowali. Wewnątrz można było przeczytać tylko o literaturze francuskiej, no ale oczywiście Paryż był kiedyś stolicą światowej kultury, literatury, sztuki. I tam było napisane, że w XX wieku największe szanse mają ci, którzy się wiążą z nurtem antytradycji, którzy buntują się przeciw zastanemu ładowi dekalogu i tym wierzeniom, które można zostawić maluczkim, natomiast poeta powinien być heretykiem. Jak to wygląda bardziej tutaj szczegółowo? Stosunek do osób ubogich czy poniżonych wolny jest w tych wierszach od najmniejszej choćby naleciałości niczeanizmu. Ten niczeanizm, szkice z genealogii moralności mam na myśli, zakłada, że moralność chrześcijańską wymyślono po to, żeby słabi mogli szantażować silniejszych. Że ta moralność jest ufundowana na resentymencie, na zawiści. I trzeba przyznać, że wśród dzisiejszych głośnych poetów, bardzo znanych, najstarszego pokolenia, też można znaleźć jakieś elementy zainteresowania, życzliwego zainteresowania, myśleniem o nadczłowieku, o momencie wiecznym, o immoralistach, którzy zachowują się tak, jak chce natura, jak chce świat. Tutaj tego niczeanizmu nie ma.
Książka należy więc do zbiorów wierszy, wśród których można się spodziewać nawet modlitw poetyckich, ale na pierwszy plan wysuwa się próba dotarcia do ludzi odrzuconych, takich jak na przykład niechciane dzieci, niechciane przez rodziców. Empatyczne, czyli współczujące, podanie im pomocnej ręki, wskazanie u kogo, ja to kogo napisałam wielką literą, co zapewne gdyby jakiś redaktor się do tego dobrał, zostałoby skorygowane, przyznaję, nie przekonuje, to znaczy nie wiem, czy ktoś z adresatów ów wiersz pod tytułem list weźmie sobie do serca. Wiem, że taki list chciałabym przekazać. Nie widzę innego źródła ocalającej miłości niż ja mówiące wielką literą jestem, to ja jestem, z Pisma Świętego. Nie chcieli ciebie ojciec i matka, czytamy w wierszu list. Mieli rozrywkę, później przeszkodę, porzucił cię ktoś ukochany, oszukał kapłan, zdradził przyjaciel. Twoje dni gryzie mowa szyderców, twoje wieczory obnaża gapienie się głupców, twoje noce szarpie rechot demonów. Bardzo, bardzo trafne pokazanie tego udręczenia. Twoje wieczory obnaża gapienie się głupców. Trudno sobie wyobrazić bardziej adekwatne i bardziej przejmujące wysłowienie cierpień człowieka, którego rodzice nie nauczyli przyjmować i dawać zaufania, czułości, troski, akceptacji. Ten, kto wszędzie dopatruje się szyderstwa, wnioskuje ze swoich najwcześniejszych doświadczeń. Przenikliwość obserwacji psychologicznej idzie tu w parze ze sformułowaniami inspirowanymi Biblią. Już pierwszy psalm wspomina grono szyderców. Czytamy w pierwszym psalmie: błogosławiony, kto nie zasiada w gronie szyderców. Ba. Oczywiście redaktor to baby skreślił, bo teraz redaktorom kazano wszelkie ślady żywej mowy wykreślać. A jeśli go tam posadzono, zanim jeszcze umiał mówić, znak zapytania też źle widziany w tekstach naukowych, znajdzie się w klatce samowykluczenia. Będzie powtarzał negatywne wzorce, choćby tylko w swojej wyobraźni, nawet gdyby sam z nikogo nie drwił. Piotr Klimczak zarazem ogarnia wzrokiem szerszy horyzont niż chodnika z bezdomnym podmurem. Zdaje sobie sprawę z teoretyczno-kulturowych podstaw pogardy we współczesnym świecie. Ujmuje swoje diagnozy w najprostszej formie, pisząc we wstępie: milknie poezja głuchoniema między szaradą a przebojem, między intertekstualnym laboratorium a kiczem. Znakomita formuła. Między szaradą a przebojem. Zrozumiałe, skodyfikowane już w Biblii lub mitologii greckiej są takie prawidłowości społeczne, zgodnie z którymi profeta, prorok, nie jest słuchany ani poważany w swoim najbliższym środowisku lub ktoś, kto przestrzega i napomina, przynosi niepożądane przepowiednie, podlega wykluczeniu, jak mityczna Kassandra. Oskarżenia pod adresem współczesnych, jakie wypowiada poeta, nie są mile przyjmowane. Cóż, Norwida też nie lubiano, to zawsze ten portret Norwida tutaj się przypomina i jego oczy na nas patrzą. Cóż, Norwida też nie lubiano. Dworscy panegiryści rzadko przekroczyli jednak granice swojej epoki. Mimo wszystko warto tworzyć w wyższym celu niż schlebianie gustom współczesnych. Norwidowskiej inspiracji upatrywałabym w wierszach odpowiada chrześcijanin, człowiek pewien, nobis est in speculum. Tematyka błogosławieństwa milknącemu słowu skupia się wokół problematyki rodziny i samotności, uniwersalizmu sztuki i krytyki kultury współczesnej. Marzę o tym, żeby Klimczak pisał szkice o kulturze współczesnej, żeby nie był tylko poetą, ale żeby zabrał się do pisania esejów. Jego specjalnością oprócz literatury staropolskiej było też w tym świecie akademickim, było zajmowanie się językiem, w szczególności językiem homiletyki. I tu wydaje się, że jakieś szkice, eseje o języku, kulturze, że to byłoby naprawdę potrzebne, żeby była jakaś przeciwwaga dla kolegialnych autorytetów działających oczywiście na zasadzie
senatore z Boniviri, senatus Bestiamala, czyli ten kolektyw zawsze okazywał się już w starożytności etycznie słabszy niż jednostka. Przydałby się jakiś głos eseisty, krytyka kultury piszącego o języku. Pojawiają się u Klimczaka, jak już tu wspomniałam, ujęcia na pograniczu satyry. Czasami wirtuozerskiej pod względem formalnym, jak Oktosty, Księga Pamiątkowa nie pamięta. Pojawiają się utwory nacechowane zwięzłością aforyzmu, zróżnicowane gatunkowo. Można sobie wziąć tę książkę w prezencie, tam jeden egzemplarz leży, może Państwo będą zapałki ciągnąć. Jeden egzemplarz jest do wzięcia, bez zakładek. Według mojego rozeznania co najmniej dwa jeszcze by można było z księgarni wydębić, ale to naprawdę wymaga ogromnego uporu. W każdym razie utwory są zwięzłe czasami. Zróżnicowane gatunkowo, wersyfikacyjnie, ale zdecydowanie dominuje wiersz wolny, biały, czyli bezrymowy. Niekiedy znajdujemy też przykłady wiersza zdaniowego. Zarówno pod względem aksjologicznym, jak formalnym, patronem książki teoretycznie mógłby być Herbert, no ale Herbert jednak miał skłonności do flirtu, jak mi się wydaje, filozoficznego z herezjami. Oczywiście to w różnym stopniu, w różnym okresie wychodzi, ale są takie wiersze jak do Ryszarda Krynickiego List, do rzeki, fotografia, gdzie widać wpływy gnostycyzmu. Oczywiście w jakimś stopniu tutaj te aluzje do Herberta się pojawiają. To też oczywiście był bardzo ważny dla naszego pokolenia poeta. Na przykład Stoimy nad granicą nawiązuje do Stoimy na granicy Herberta. Kamyki do wiersza Kamyk, autora Lasu Ardeńskiego, czyli Herberta. Bezwzględna wiwisekcja stanu moralnego współczesnych elit to wspomniana Księga Pamiątkowa nie pamięta. Tekst porusza niemalże demoniczną kondensację negatywnych emocji. Jest to bardzo brzydki wiersz, trupistyczny. Odrażająca brzydota nie jest tutaj jednak powrotem do Grochowiaka, ani Bursy, ani Wojaczka, ale samoistnym krzykiem sprzeciwu wobec moralnej ohydy i hipokryzji. O granicach symbolu, tytuł taki, O granicach symbolu, to drugi utwór, zawierający motyw zdrady i obłudy, ale już oczyszczonych przez dobrowolną ofiarę ekspiacyjną. Tam się też pojawia taki wątek, taka postać właściwie kogoś, kto świadomie bierze na siebie ekspiację za swojego ojca. Podobnie jak Księga Pamiątkowa wywołuje wstręt wiersz pod tytułem Że o nim pamiętasz, drastyczne ukazanie śmierci gołębia. Już we wcześniejszych tomikach Klimczaka zdarzały się sceny, które byłyby podstawą podejrzeń o delektowanie się okrucieństwem wobec zwierząt, między zwierzętami. Estetyczny wstrząs może w wierszu funkcjonować katarktycznie, czyli oczyszczać, odegrać rolę pozytywną. Przyznam jednak, że mnie te wiersze z motywem okrutnej śmierci zwierząt kompletnie nie przekonują. Poetycka moralistyka Klimczaka Anno Domini 2018 to niekiedy raczej zwykłe pouczenia, by nie rzec rugania, na przykład Plotka i wieść, a także teksty niosące element zaskoczenia, na przykład Satyryk. W dwóch, trzech pierwszych wersach utwór ten wydaje się parodią urzędowego kwestionariusza, by w puencie zaskoczyć samozwrotnym quasi-morałem. Sądzi człowieka, czy wiedząc, że nad sobą prowadzi sprawę. Najlepszy, bogaty w realiach historii życia literackiego powojennej Polski tekst wyrasta ponad poziom satyrycznych, niemalże interwencyjno-użytkowych wypowiedzi. Jest to drugi bok Kisiela, utwór poświęcony potrzebie solidarności z obłożonymi ostracyzmem twórcami. Przykładem jest Kisiel, czyli Stefan Kisielewski, krytyczny wobec systemu komunistycznego kompozytor, felietonista i prozaik. W tym wierszu na zjeździe pisarzy nikt nie ma odwagi siąść obok prześladowanego, objętego ostracyzmem Kisiela. I tutaj poeta kreuje taką fikcyjną sytuację, co by było, gdyby jeden usiadł, drugi usiadł, trzeci, czwarty, gdyby się wokół niego skupili. Oczywiście optymistycznie zakłada, że wtedy nic by nie było z
ostracyzmu. Ostrożni sądzą, że w takim wypadku oczywiście byłoby jeszcze więcej ludzi prześladowanych i pokrzywdzonych, a nic by się nie zmieniło. Układ sił pozostałby taki jak przed tym gestem. Czasami mi się zdarza robić swego rodzaju badania, jak tego typu poezja jest odbierana. Ktoś skrytykował, że wiersz jest przegadany, bo to jest skomponowane na zasadzie takiej konkatenacji, takiego łańcusznika, jak dziadek za babkę, babka za rzepkę i tak dalej, a na końcu zdaje się kot na przyczepkę, więc te kolejne osoby się dosiadają, to oczywiście trochę trwa, no więc przegadany. Ktoś tam twierdzi, że świetny wiersz, reakcje są takie, nawet tutaj zrobiłam małą statystykę reakcji na ten tomik, z jakichś 7 osób, chyba 4 zareagowały pozytywnie, 3 bardzo zimno. Grupę utworów krytykujących kryzys twórczy przedstawicieli postmodernistycznych teatru, literatury, filozofii, polonistyki wreszcie reprezentuje rzecz pod dwuznacznym tytułem, uwaga, roboty na scenie, roboty na scenie. Roboty, czyli prace na wysokości, czy roboty jakieś automaty, czy nie daj Boże sztuczna inteligencja. Z jednej strony źródłem tytułowego cytatu jest proste ostrzeżenie jak na budowie. Z drugiej to techniczne konstrukty, a nie osoby, wytwory, przedmioty, czasem humanoidalne, które zastępują bądź wypierają prawdziwych ludzi. Istotnie, cyborgi wdarły się na scenę debaty publicznej i na katedry uniwersyteckie, odkąd roboty generują opiniotwórcze komentarze na popularnych forach internetowych, chociażby tutaj to widzimy, ale przecież no, gwałtownie nam się ta sztuczna inteligencja wymyka spod kontroli. Wolne, suwerenne osoby zamieniają się w pracy, także akademickiej pracy humanisty, w terminale do przyjmowania i realizacji poleceń, jakich słów używać, w jakiej tabeli należy ująć treści do inwigilacji de facto, bo przecież po co to ujawnianie, utrwalanie, schematyczne sformułowanie myśli tak, żeby nie miał kłopotu automat do tłumaczenia czy wyszukiwania słów kluczy. To oczywiście się nasiliło po reformie szkolnictwa wyższego wprowadzonej w 2011 roku. Moralizm lub nawet etyzm pojawia się w lżejszych, powiedziałabym, utworach, takich jak Choinka czy Bombka, w których polemiczne ostrze kieruje się przeciw materializmowi praktycznemu, konsumpcjonizmowi, pustym rytuałom w ulegającym laicyzacji świecie. Ta Bombka to jest Bombka na choinkę, ale na choinkę korporacyjną. Metafizyczny zamysł odczuwa się zaś w tle kaskady czasowników wiersza płynąć, wariackie. Pantarei, tak, zdaje się odpowiadać reprezentant nowej poezji metafizycznej, ale płynie stworzone przez dobrego Boga. To też wszystko znajdzie swoje miejsce w porządku eschatologicznym, nie minie bez śladu. Tutaj jest ta pewność ładu nadprzyrodzonego. Pewność wiary. Podobnie szlachetne przesłanie zawarte w krystalicznej formie zwraca uwagę w utworze Archeologia z etymologiczną grą słów w tytule lub w pojedynczych tekstach z cyklu Hortus Conclusus, Janua Vitae, jedno w dwóch osobach. Łacina, częsta u Klimczaka, łączy język poetycki jego z tym, do czego należy koniecznie powrócić, do solidnego, jak najszerszego uczenia języków klasycznych, przynajmniej w ramach humanistycznych studiów i elitarnych liceów. Ja się noszę z zamiarem, żeby gdzieś nabyć troszeczkę większą liczbę książek Bazylego Wielkiego z IV wieku o tym, że poganie, czyli ta kultura przedchrześcijańska, może być źródłem nauki dla chrześcijan. Książeczka nosi tytuł Pogańscy Mistrzowie Chrześcijan. I teraz sobie wyobrażam, co to będzie, jeżeli ja na przykład swojemu nielicznemu seminarium spróbowałabym wręczyć prezencie po takiej książeczce. Oczywiście zostałoby to porzucone na korytarzu. Uznano by, że ktoś się chce pozbyć rzeczy, które nie są mu potrzebne. Także no, naprawdę się głęboko zastanawiam, jak to zrobić, żeby ludzie to czytali. Kiedy komuś polecałam tę książkę, obraził się na mnie śmiertelnie, przypuszczalnie uznawszy, że jest to ośmieszające. Kto to widział, żeby w XXI wieku
wysłuchać kogoś, kto się tak śmiesznie nazywa jak Bazyli i jeszcze żył nieprzyzwoicie dawno. W każdym razie no jeszcze nam się udało. Trochę nam się udało oczywiście naprawdę przypadkiem, że lektorat łaciny w naszej grupie, w naszym roczniku studenckim miał charyzmatyczny pan Wilczyński. Słychać go było w całym budynku. Trochę nam recytował Konopnickiej dla urozmaicenia po polsku, ale oczywiście uczył i gramatyki i kazał się uczyć łacińskich wierszy na pamięć. Do dzisiaj to mile wspominamy. Wracając do błogosławieństwa milknącemu słowu. Tom wydano dzięki stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Tutaj to jest oczywiście pięknie napisane z logo ministerstwa. Rzadko kiedy dobro jest tak nierynkowe, a zarazem potrzebne, jak poezja mniej znanych poetów, a przecież profesjonalnych poetów, prawdziwych poetów. Ci inni, literaccy celebryci, przedstawią swoje propozycje między wywiadem, felietonem w poczytnej prasie, a rautem na takich czy innych salonach. Oni wygrają. Teraz program do poszukiwania plagiatów na pewno by mi podświetlił na czerwono, to oni wygrają. Oczywiście jest to kryptocytat, jest to aluzja do Herberta. Prędzej czy później oni wygrają. Natomiast trafiając w jakąś próżnię recepcyjną, nie wiadomo w jakim stopniu z przypadku, w jakim z powodu cech charakteru, w jakim wskutek uwarunkowań środowiskowo-geograficznych, tu jest właśnie ten wspomniany kłopot, że mamy Kraków, Warszawę, Gdańsk, bardzo prężne Katowice, gdzie ten biedny Wrocław ma się zmieścić. Będąc wskutek tych wszystkich uwarunkowań nieco poza centrum uwagi, jest się zagrożonym posądzeniami o hobbystyczne traktowanie poważnej przecież, najważniejszej poreligijnej sfery życia, tworzenia kultury. Tak z politowaniem się nam mówi, no ja też jestem poetą, ktoś kto jest czystym amatorem, albo z kolei no, traktuje się to jako wyraz jakichś uczuć, no jako żywo poezja wyrazem uczuć w naszych czasach już raczej nie jest. To XIX-wieczny model zakładał, że tam poeta szlocha. Natomiast tutaj chodzi w moim odczuciu o medytację, o kontemplację. Nie jest to oczywiście model poezji stricte awangardowej, będącej eksperymentem językowym, ale jest to poezja skonstruowana, bardzo świadomie, mająca pewne walory poznawcze i filozoficzne. Wypada się cieszyć, kiedy wartościowa i podnosząca kluczową problematykę dla głębokiego zrozumienia współczesności poezja, to jest ta krytyka kultury współczesnej, uzyskuje możliwość publikacji, teoretycznie dotarcia do czytelników, no ale oczywiście zawsze na końcu jest jakaś trudność, jak wspominałam. Jest szansa przechowania w uczciwych, odpowiedzialnych za wiedzę i pamięć o kulturze polskiej bibliotekach. Powalczyć oczywiście z księgarnią archidiecezjalną o książkę można, ale to jeszcze nie jest koniec kłopotów. Otóż intensywnie reformują się na naszych oczach biblioteki.